Pokój i dobro. Dzisiaj Ewangelia nam mówi o miłości. I mi ta Ewangelia się kojarzy z pewnym egzaminem, który zdawałem jeszcze jako kleryk, egzaminem z teologii moralnej, gdzie było jedno bardzo podchwytliwe pytanie. A mianowicie egzaminator nas zapytał, czy miłość można nakazać. Odpowiedzieliśmy, że nie. No bo tak nam się to kojarzyło, że no jak nakazać miłość? Serce nie sługa. Jak się okazało, ani nie przerobiliśmy dobrze materiału, ani też nie znaliśmy dobrze Pisma Świętego, bo przecież ta Ewangelia, którą słyszymy, mówi dokładnie o tym, że jest przykazanie miłości. To znaczy, że miłość można nakazać. I Jezus właśnie to robi. Każe nam kochać. Każe nam kochać Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i każe miłować bliźniego, jak siebie samego. Dlaczego ja i inni współbracia na tym egzaminie popełniliśmy ten błąd? Bo nie rozumieliśmy tego, czym jest miłość. Miłość to nie jest jakieś przeznaczenie, to nie są tylko stany emocjonalne. Miłość to jest decyzja człowieka. Miłość jest aktem woli, a nie tylko czymś, co się nam przydarza. A jeżeli jest aktem woli, czyli jest decyzją właśnie, to można jej wymagać, można ją nakazać i dokładnie to Pan Bóg robi w dzisiejszej Ewangelii. Ale może rodzić się w nas pytanie, jakim prawem Pan Bóg nakazuje nam kochać i to nie kochać byle jak, ale kochać całym sercem, całą duszą, całym umysłem, ze wszystkich sił, kochać stuprocentowo. Pan Bóg domaga się dla siebie naprawdę niemałej miłości. Jakim prawem? Otóż można by odpowiedzieć tak dość prosto, że takim prawem, że jest Bogiem i może domagać się czego tylko chce, no bo jest Bogiem. Ale to by czyniło Pana Boga takim trochę uzurpatorem, trochę takim jakimś tyranem, który z tego tylko powodu, że jest większy i silniejszy, to sobie uzurpuje jakieś nierealistyczne uprawnienia. Ale tak nie jest. Bo jest dużo głębszy powód, dla którego Bóg może domagać się od nas miłości na całego. A mianowicie z tego powodu, że Bóg pierwszy nas umiłował w całości. Bóg tak nas umiłował, mnie i Ciebie, że dla nas stał się człowiekiem. Przyjął na siebie ludzkie serce, ludzką duszę, ludzki umysł, tak, ludzkie ciało. Stał się człowiekiem, choć nie musiał, bo tak nas umiłował. I to wszystko, co od nas przyjął, to nam też oddał w swojej śmierci na krzyżu. Śmierć Jezusa na krzyżu jest dowodem na to, że Bóg nas kocha, daje nam całego siebie. Do tego stopnia, że pozwala, żeby mu włóczniom otworzono bok, jakby chciał nam dać właśnie całe swoje serce, całą swoją osobę. Tak bardzo nas Bóg ukochał. A miłość, żeby miała sens, to domaga się wzajemności. To znaczy, jeżeli ja chcę doświadczyć miłości, to muszę sam kochać. Dlatego Bóg nam każe miłować siebie całym sercem, całą duszą, całym umysłem, żebym mógł tej Jego miłości doświadczać. I dokładnie taka sama logika jest w tym drugim przykazaniu, że będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Tam też chodzi o wzajemność. Ale tu się nam rodzi kolejny problem, bo to założenie, że masz miłować bliźniego jak siebie samego, jest potencjalnie bardzo niebezpieczne. Bo my samych siebie bardzo często nie kochamy, albo kochamy samych siebie tylko w bardzo ograniczonym zakresie. No więc w związku z tym mam miłować mojego bliźniego tak samo minimalistycznie, jak kocham samego siebie? To znaczy, jeżeli na przykład w sobie nie kocham moich trudnych emocji, gniewu, zazdrości, to mam też ich nie kochać w bliźnim, tak? No bo kocham bliźniego jak siebie samego. Na szczęście tak nie jest, bo to pierwsze przykazanie i drugie są ze sobą związane. Sposób, w jaki Bóg nas kocha, a jak powiedzieliśmy, kocha nas całym sercem, całą duszą, czyli całą swoją boskością, całą swoją osobą, jest też dla nas wzorem, jak my mamy kochać samych siebie, a w konsekwencji, jak mamy kochać bliźnich. Ja mam siebie pokochać tak, jak Bóg mnie pokochał, a Bóg naprawdę pokochał mnie całego. Pokochał mnie w całości mojego człowieczeństwa, mojego ciała, moich emocji, mojego umysłu, mojej duszy. Wszystko we mnie pokochał. Absolutnie wszystko.
I ja jestem zaproszony do tego, żebym ja pokochał siebie w całości, a wtedy będę potrafił kochać w całości bliźniego. Ale tu się pojawia pytanie, jak ja mam siebie kochać w całości, skoro ja na tę miłość nie zasługuję? Bo ani nie jestem tak piękny, żeby tak mnie wszyscy kochali, ani tak mądry, ani te moje emocje nie są takie wspaniałe, a już nad to wszystko ja jestem przede wszystkim grzesznikiem. Ja robię złe rzeczy, bardzo złe rzeczy. To jak to kochać? Jak mam kochać swoje grzechy? Otóż nasz problem z tym rodzi się z tego, że w ogóle nie rozumiemy, czym jest miłość. Po pierwsze, miłość nie jest za coś. My nie kochamy człowieka za to, że jest dobry, ale kochamy go pomimo tego, że nie jest doskonały. I Pan Bóg nie kocha nas za coś, bo nie miałby za co. Jak mógłby nas pokochać przed stworzeniem świata za coś, skoro nie istnieliśmy? Bóg nas kocha, bo chce. Ale miłość to nie jest tylko jakiś taki banał. Miłość jest czymś dużo głębszym, niż nam się często wydaje. Bo zobaczmy, my mamy różne problemy właśnie z przyjęciem, z zaakceptowaniem siebie. Chociażby nie akceptujemy swojego wyglądu fizycznego. Dowolną dziewczynę zapytać, to zaraz będzie miała mnóstwo obiekcji co do tego, jak wygląda, że nos nie taki, włosy nie takie. Mężczyźni też mają tego typu kompleksy, choć może mniej się z nimi ujawniają. A tymczasem miłość to nie jest pożądanie. Miłość nie jest tylko skupiona na fizycznej warstwie piękna. Miłość sięga głębiej. Nie chodzi o to, że to piękno fizyczne jest nieważne, ono jest bardzo ważne. I dobrze, jeżeli wyglądamy pięknie i mamy wyglądać pięknie. Ale prawdziwe piękno nie bierze się z tego, że mam ładnie przypudrowany nosek albo dużego bicepsa, ale prawdziwe piękno bierze się właśnie z faktu, że ja siebie kocham. Człowiek, który jest świadomy swojej wartości, automatycznie jest piękny. Człowiek, który samego siebie kocha, on się innym podoba. Naprawdę, dziewczyna, która jest pewna siebie, która jest świadoma swojej wartości, ona będzie się podobać. Bo to jest atrakcyjne, jak my samych siebie przyjmujemy. Mężczyzna, który jest pewny siebie, który jest świadomy swojej wartości, on będzie wyglądał atrakcyjnie. Dlaczego? Bo właśnie miłość jest czymś więcej niż tylko pożądaniem. No ale co z naszymi uczuciami? Bo mamy uczucia, które jest trudno pokochać. Trudno jest pokochać w sobie uczucie gniewu, albo uczucie zazdrości, albo jakiegoś zniechęcenia. No tak, ale miłość to nie są tylko uczucia. Miłość sama w sobie w ogóle nie jest uczuciem, choć wiele uczuć miłości towarzyszy, ale miłość jest decyzją. Jeżeli ja przyjmuję, właśnie podejmuję tę decyzję o kochaniu, to ta decyzja pozwala mi kochać siebie również w tych uczuciach, które jest mi trudno w sobie zaakceptować. Ale one są moje i one są ważne przez to. Oczywiście to nie chodzi o to, żeby teraz uczucia, które będą mnie prowadzić do złych czynów, sobie podsycać. Ale chodzi o to, żeby siebie przyjąć takim, jakim jestem. No ale przyjąć siebie takim, jakim jestem, to znaczy, że co? Przyjąć też moje grzechy? Przyjąć też to, że krzywdzę siebie i innych, że mam jakieś swoje nałogi, że no, robię takie rzeczy, których się zdecydowanie wstydzę. I co? To też mam sobie kochać? Tak. Tylko kochać to nie znaczy naiwnie akceptować. Zobaczmy, kiedy kochamy alkoholika, to nie chodzi o to, żeby akceptować go w taki bezwarunkowy, głupi sposób i poklepywać po ramieniu i mówić mu, no tak, Stefan, wiesz, no jesteś alkoholikiem, pijesz, wiesz, no pij, pij, dam ci tu jeszcze pieniądze, żebyś sobie wódki kupił, tak? No pij, po prostu jesteś alkoholikiem, ja cię akceptuję takiego, jakim jesteś. No to by była jakaś forma okrucieństwa. Prawdziwa miłość polega na tym, że ja z jednej strony afirmuję osobę, to znaczy widzę, że ty, Stefan, już niech zostanie ten Stefan, że ty, Stefan, masz w sobie wartość. Jesteś kimś, jesteś cenny, pomimo tego, że jesteś alkoholikiem, ale jesteś bardzo wartościowym facetem. I z tego powodu, że ciebie afirmuję jako osobę, to też stawiam ci wymagania, to znaczy mówię, ale ty, Stefan, nie możesz pić, bo ty tę wartość w sobie niszczysz. Ja od ciebie wymagam, żebyś zaczął nad sobą pracować, żebyś coś ze sobą robił. Prawdziwa miłość zawsze jest kombinacją afirmacji i wymagań. Jeżeli nie ma
Jednego albo drugiego to nie jest miłość. Tak? Wymagania bez afirmacji to jest jakaś forma przemocy. Afirmacja bez wymagań to jest jakaś forma naiwności. Więc ja mam siebie pokochać przez tą mieszankę afirmacji i wymagań. Więc jak widzę siebie jako grzesznika, to muszę do siebie podejść jak do tego alkoholika Stefana. Powiedzieć sobie tak, zobacz, jesteś wartościowy. Jest w tobie wielki potencjał dobra. Ale te grzechy, które popełniasz, trzeba z nimi się zmagać. Bo możesz, bo jesteś w stanie być lepszy. Innymi słowy, pokochać siebie to jest wejść w nawrócenie. Wejść w nawrócenie to znaczy wejść w taką postawę, która mówi o tym, że owszem, nie jestem doskonały, mam swoje słabości, ale z Bożą pomocą, Jego siłą mogę być lepszy. Jeżeli tak zrozumiemy miłość, to w tej miłości, tak rozumianej, głęboko rozumianej, jestem w stanie przyjąć całego siebie, nawet najgorsze części swojej historii życia, swojej osobowości, największe wady, bo wiem, że ja mogę je przyjmować, te wady, te słabości, po to, żeby również je zmieniać, żeby stawać się lepszym. Jak ja się nauczę tak siebie kochać, to znaczy w pełni siebie afirmując, a jednocześnie ciągle od siebie wymagając, to będę też potrafił w ten sam sposób kochać innych. I będę potrafił kochać nawet tego, kto jest dla mnie najtrudniejszy, najgorszy. Będę potrafił właśnie kochać mojego ojca alkoholika, moją, nie wiem, złośliwą żonę, głupiego przełożonego w zakonie, księdza, który nie najmądrzej gada kazania. Będę potrafił kochać. Nie dlatego, że poklepuję po ramieniu i mówię, no tak, no dobrze, no jest złośliwa, to widocznie należy mi się. Nie. Afirmuję osobę, ale stawiam wymagania. Bo tak właśnie kocha nas Bóg. I miłość, która jest decyzją właśnie takiego podchodzenia do osób, do swojej osoby, do drugiej osoby. I to jest droga, którą nam dzisiaj Ewangelia daje, droga miłości. Idąc tą drogą, będziemy szczęśliwi.